epos to ostatni boss w gierce komputerowej. Stwór, który ma wszystko, co może Cię skrzywdzić w tekstach kultury. Styl eposu przypomina szyfr Enigmy. W eposie śledzisz 1700 różnych wątków i poznajesz bohaterów, z których kto naprawdę jest ważny wybiera autor podręcznika albo Twoja nauczycielka. Porzucie monetą przed lekcjami. Eposy są pod względem konstrukcji i znaczenia mega skomplikowane i są to dzieła bardzo ambitne, bo po prostu trudne w odbiorze, co niekoniecznie musi musi być wadą, ale jest też w sumie dość zabawne, ponieważ najważniejsze eposy omawiane dzisiaj w szkole powstały na samym początku, no właśnie literatury, na początku tej podróży edukacyjnej, czyli w antyku. I przez to często właśnie od fragmentów Iliady albo Odysei zaczynasz spotkanie z dziełami kultury. To trochę tak, jakby grać w grę komputerową od końca. Kto? Mam! Zapraszaj! albo jakbyś stwierdził, że chcesz zapisać się na sporty walki, na przykład na boks, dla zdrowia, żeby się trochę poruszać, zgubić zbędne kilogramy albo nabrać umiejętności, dzięki którym poczujesz się bezpiecznie i potem pójść na pierwszy trening, no i właśnie spotkać się z pudzianem po zjedzeniu podwójnej porcji przed treningówki i zrobić z nim prosty sparing, po którym będziesz mieć problem, żeby przypomnieć sobie, jak się nazywasz. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Zapraszam Cię na materiał o eposie i jego cechach, które spotkasz na przykład w Iliadzie i Odysei, czyli w gigantycznych książkach o złożoności zderzacza hadronów w Szwajcarii, które poznajesz jako czternastolatek, dla którego najważniejszą wartością w życiu są skrzynki w cs albo wzrok krasza w trakcie przechodzenia do kibla przez korytarz. Krasza, do którego nigdy się nie odezwiesz, bo po lekturze Iliady boisz się, że bogowie Ci nie sprzyjają. I jak się do niego zbliżysz, przebijecie trójzębem na chwałę Posejdona. Dobra. Nie wiem, co ja w ogóle gadam. Zapraszam na materiał. Zacznijmy od tego, że można w sumie postawić znak równa się pomiędzy słowem epos a epopeja. Jeśli myślałeś, albo myślałaś, że są to dwa osobne gatunki, na przykład, no to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To jest to samo. He he, na moim kanale jest na przykład materiał o epopeji narodowej, czyli panu Tadeuszu, który Ci polecam, ale równie dobrze mógłbym go nazwać, że to jest materiał o Eposie, panu Tadeuszu i też by było OK. W nawet najbardziej podstawowej definicji zaznacza się, że żeby coś było Eposem albo Epopeją, musi spełniać naraz kryteria takie powiedzmy techniczne, ale też kryteria tematyczne. Pod względem technicznym Epos poznasz po tym, że są to mega skomplikowane, złożone utwory pisane wierszem i podzielone na na takie, to się mówi, księgi. Jeśli chodzi o tematykę, to każdy epos będzie opowiadał o dziejach bohaterów ważnych z perspektywy jakiejś społeczności, jakiejś grupy, zbiorowości, o jej dziejach, które do tego są przedstawione najczęściej na tle jakichś innych ważnych albo przełomowych wydarzeń historycznych. No i tutaj właśnie widzimy, że taka Iliada pisuje się w to na przykład przez to, że opowiada o wojnie pomiędzy Achajami a Trojanami, a dokładnie o ostatnich 49 dniach właśnie jej trwania. No i były to wydarzenia z perspektywy antycznych ludzi szalenie ważne. Tak samo ta definicja jest spełniana przez pana Tadeusza, no bo jest pisane w czasie, kiedy Polski na mapie nie ma, ale wszyscy mają nadzieję, że będzie. A tłem do zbierania grzybów albo romansów pana Tadeusza z jakąś starszą panią jest przemarsz wojsk Napoleona, który dosłownie ma zrobić Polsce CPR, czy jak to się mówi, sztuczne oddychanie. Bohaterowie sami w sobie też muszą być wyjątkowi, żeby to był epos. Na przykład taki Achilles z Iliady nie byłby szczególnie ciekawym tematem utworu, a jego pojedynek z Hektorem mógłby być mniej interesujący, jeśli zamiast epickim wojownikiem wspieranym przez bogów, byłby na przykład, nie wiem, księgowym na dworze swojego króla. Ale Achilles nie tylko nie ma króla, ale jest kozakiem i robi w walce rzeczy, o których ci się nawet nie śniło, bo nie śpisz, tylko grasz w League of Legends, gdzie robisz w sumie podobne rzeczy co Achilles, tylko że w gierce. A on to robił naprawdę, w sensie naprawdę w Eposie, bo w sumie też nie naprawdę. <laughs> No ale powiedziałem słowo epicki i to jest właśnie słowo klucz, bo Epos to najstarszy gatunek epiki, czyli jednego z trzech rodzajów literackich. A jak epika, to znaczy, że mamy fabułę, czyli historię taką rozbudowaną, mamy narratora i mamy dużo innych rzeczy, które omawiam w odcinku o rodzajach literackich, który gorąco Ci polecam. I to tyle, jeśli chodzi o taką najprostszą definicję, która powinna wystarczyć ci jako odpowiedź bezpieczeństwa. Jeśli o trzeciej w nocy wejdzie Ci do pokoju nauczycielka od polskiego i spytacie o to, czym jest epos. Chociaż w takiej sytuacji ostatnie, czym powinieneś się martwić, czy powinnaś się martwić, to to, czym jest epos. Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Jeśli wejdziemy głębiej w charakterystykę Eposu, a oczywiście to właśnie teraz zrobimy, tak jak mawiał prezydent Kennedy, nie dlatego, że to jest proste, łatwe i przyjemne, ale właśnie dlatego, że jest to trudne, no to dowiemy się dużo więcej. We the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Hej. Jest na przykład taka cecha eposu, która sprawia, że z historii, która miałaby szansę y, na jakimś tam poziomie być w jakimś stopniu zrozumiała, nawet dla 13- czy 15-letniego odbiorcy, dostajemy tekst tak złożony, jak konstrukcja maszynowni, łodzi podwodnej albo szyfry enigmy. W eposie klasycznym wydarzenia toczą się na dwóch płaszczyznach na płaszczyźnie ziemskiej i płaszczyźnie boskiej, co nazywa się fachowo paralelizmem światów, bo jest paralela czyli przenikanie. I wydarzenia te toczą się z reguły dosłownie równolegle. Czyli naraz trwa jakaś scena w świecie ludzi, na przykład właśnie Achilles walczy z Hektorem, jednocześnie trwa kłótnia bogów, którzy wspierają się o to samo, co ludzie, kibicują jednemu albo drugiemu, wspierają jednego, a osłabiają drugiego. I z reguły działa to tak, że jak już zaczynasz nadążać za akcją, rozumiesz jakiś wątek, jakąś sieć powiązań, to nagle narrator teleportuje cię z Galeonu na morzu na Olimp i poznajesz tam w ciągu 30 sekund 15 nowych postaci. Jakiś raz. Domowych bogów i przyjaciół bogów, albo wrogów tych bogów, albo nie wiadomo kogo w jakiś sposób powiązanego z tymi bogami, i zaczynamy wtedy wszystko od początku. <śmulny> Paralelizm światów ma konkretne funkcje, bo po pierwsze podkreśla wagę wydarzeń na Ziemi, bo skoro przyglądają się im bogowie, albo w nich aktywnie uczestniczą, no to musi to być coś pewnie ważnego, bo bogowie nie interweniowaliby przy sprawach niemających znaczenia. Przez to możesz być pewien, że żaden Hermes czy inna Hestia nie pomoże Ci na maturze z polskiego, bo ta nie ma żadnego znaczenia. Po drugie, ludzie w antyku po prostu chcieli o bogach słuchać. A ponieważ eposy antyczne powstawały prawdopodobnie jako sklejka ludowych opowieści, na takiej samej zasadzie jak, no właśnie, na przykład mity, no to trzeba było ten aspekt po prostu uwzględnić. Zrobić taki antyczny fanserwis. Swoją drogą, polecam ci mój odcinek o mitologii. Fajna rzecz, dobrze zrobiony, 100% satysfakcji albo zwrot 15 minut życia. Serio, przyjdę i ci je oddam. No i po trzecie, jeśli mamy naraz świat bogów i ludzi, to po prostu wątków jest więcej. Historia jest bardziej złożona. Można więcej społeczeństwo na przykład nauczyć, więcej mu pokazać. Utwór jest pełniejszy i oczywiście to wszystko dzieje się ze szkodą dla licealisty, czy tam gościa w podstawówce, to już w ogóle. Aha, jeszcze jedna sprawa, bo teraz to już powoli wychodzi. Epos przez lata oczywiście ewoluował i o ile te pierwsze cechy, które omówiłem, no to właśnie spełnia je każdy tekst, który można nazwać eposem, o tyle ten wątek paralelizmu, jak i te kolejne, przede wszystkim przypiszemy tak zwanemu eposowi antycznemu, czyli no właśnie utworom z antyku, OG eposom. Kolejny Kolejna cecha tego typu utworów to narrator. No i to jest oczywiste, bo już to ustaliliśmy, że no właśnie, skoro należy do epiki, to narrator. Ale Epos jest pierwszym epickim gatunkiem, więc to właśnie narrator takiej Odysei pokazywał wszystkim późniejszym twórcom, jak się to robi. Oh Narrator będzie tutaj wszystko wiedzący i będzie w trzeciej osobie mówił, że ktoś robi coś, a ktoś inny, na przykład, pomyśli coś. Taka konstrukcja jest jedyną dostępną opcją, żeby chociaż spróbować świat przedstawiony, no właśnie, przedstawić w sposób spójny i jakkolwiek możliwy do zrozumienia, do wchłonięcia przez odbiorcę. Narrator jest przy tym obiektywny na tyle, na ile to możliwe, no a w praktyce oznacza to, że każdego dokładnie w ten sposób propsuje i wyolbrzymia, po to, żeby zrobić jak największe widowisko. Czyli nawet jak ktoś jest zły, jest zły, ale jest też potężny po to, żeby go w sposób widowiskowy pokonać. Narrator w eposach jest jak włodarze na galach frykowych, bo zależy mu przede wszystkim na efekcie i na dymach, które robią na odbiorcy mega wrażenie, że właśnie jest świadkiem jakiegoś mega epickiego starcia. Ochrona jest przy mnie po to, ponieważ jestem cholernie niebezpiecznym skurwysynem. Wszyscy się go boją. Jak już przechodzimy do właśnie kwestii opisów, no to nieodłączny w eposie antycznym jest patetyzm, czyli podniosłość utworu. Dobór języka w Eposie sprawia, że przez sam fakt, jak jest napisany, już wiemy, że jest on poważny. Po przeczytaniu dwóch zdań wyjętych z takiej lektury, tętno spada ci do siedmiu uderzeń na minutę. Ale jeśli będą to fragmenty ze scen walki, to z jakiegoś powodu masz ochotę dalej je śledzić, mimo tego, że no właśnie masz takie tętno. Bohater eposu, zamiast powiedzieć, o kurczę, kiedy coś mu nie wyjdzie, będzie przez 20 minut przyrównywał swoją porażkę do. W sytuacji, w której Orzeł Bielik chciał upolować żmiję, ale oślepiło go słońce i zrezygnował. Ale to nie było słońce, tylko załamane światło ognia ze świątyni Boga Apollina. I ogólnie, no właśnie, ten Orzeł nie czuł się najlepiej tego dnia. Epopeje są pełne środków stylistycznych. Jest na przykład coś takiego jak epitety stałe, czyli powtarzające się określenia, które uwypuklają, czy jakoś tak ewidentnie eksponują jakąś główną cechę bohatera albo zjawiska. I tak mamy na przykład Zeusa gromowładnego, który wbrew pozorom nie ma tak na nazwisko, tylko dostał taki epitet od narratora w Iliadzie, no właśnie, że włada gromami, no nie? Czyli jest w sumie groźny, jest taki potężny, no bo te gromy się go słuchają. Mamy szybko nogiego Achillesa albo boskiego Achilla, czy też Achillesa. Są też w eposach porównania homeryckie, które tworzone są z takim polotem, że podobno jeśli wpiszesz je do czata GPT, ten przestaje Ci odpisywać, bo zdecydował się zostać artystą i teraz pisze do szuflady. Bo porównania homeryckie to są takie zabiegi, które poza samym faktem wprowadzenia jakiegoś porównania, czyli prezentacji jakiejś myśli przy pomocy obrazu, rozciągają rzeczony obraz do poziomu, w którym odbiorca czuje się jakby wpadł do pralki nastawionej na wirowanie. Czyli mówimy, że ktoś albo coś jest jak X, tylko że ten X nie jest jakimś obiektem, na przykład jak skarb, albo nie wiem, jak woda w rzece, tylko X sam w sobie może być na przykład trzystronnym opowiadaniem, jakąś przypowieścią, ale w eposie jest to po prostu tylko element porównania. Mega spoko rzecz. Nie, nie da się w ogóle nic ogarnąć przez to. Dodatkowo sprawę utrudnia fakt, że klasyczne eposy były serio, zawsze podniosłe. I to nieważne, czy jest to opis pastwiska z owocami w Iliadzie, scena walki, czy jakaś rozmowa miłosna. Wszystkie te sceny napisane są tak, jakby pisał je ktoś pod krawatem w towarzystwie brzdąkającego obok na pianinie Fryderyka Chopina. Epos jest nie tylko podniosły, ale też bardzo precyzyjny w opisach. To dlatego Iliada i Odyseja, jeśli zamówisz ją online, przyjedzie do ciebie na palecie, bo każdy krajobraz, każdy bohater, jego ubiór, zachowanie są precyzyjnie i realistycznie opisane. Jest to zabieg, który spodoba się wiele lat później na przykład Bolesławowi Prusowi, czyli autorowi takiej jednej drobnej książeczki, idealnej do przeczytania w trakcie dojazdu do szkoły komunikacją miejską. No! God, please, no, no! Realizm znajdziemy w Eposie także, a może w sumie przede wszystkim w scenach walki. Jeśli w trakcie pojedynku Achilles z hektorem, jeden draśnie drugiego ostrzem swojej broni, to wiadomo, że czas na dwie strony opisu tego, jak pęka delikatna skóra na ciele, tego, który został trafiony, jak podnosi mu się tętno i w jaki sposób jego organizm uwarnia teraz adenozyno-trójfosforan, żeby nadrobić jakieś tam braki energetyczne. A ten drugi się w tym czasie trochę spodził, jakiś gruczoł łojowy mu się tam blokuje coś takiego. Jak chodzi o samą konstrukcję, to na pewno będzie dla ciebie bardzo interesujący fakt, że epo najczęściej był pisany heksametrem. This is epic. I to jest moim zdaniem rzecz idealna, bo w 9 na 10 opracowań definicja heksametru to powiedzenie, że jest to forma wiersza, która występuje głównie w eposie. No i tak to zostawmy. Epos jest pisany wierszem, który występuje głównie w eposie. Co za biznes, suka. Co za biznes, suka? Mamy to. Dodatkowo epos rozpoczyna się z reguły inwokacją. Co ważne, inwokacja to apostrofa, czyli zwrot do czegoś albo do kogoś. Najłatwiej to zapamiętać na przykładzie naszej historycznie najważniejszej epopei, czyli no właśnie polskiej epopei narodowej Pana Tadeusza, który oczywiście zaczyna się zwrotem do Litwy. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, to, cię to logiczne. Konstrukcyjnie w eposie mamy retardację i retrospekcję. Retardacja to po prostu zatrzymanie akcji. Na przykład, w środku sceny miłosnej, po tym jak autor zbudował w czytelniku napięcie, jak w oponach przeciążonego o 4 tony tira, nagle ktoś zabiera cię z miejsca akcji i opowiada o tym, kto jest boginią miłości i jaka jest jej historia, jak kiedyś zgubiła swoją kozę na pastwisku i ktoś jej pomógł ją znaleźć. A potem wracasz do tej sceny, która po tym godzinnym sidequestie już cię w ogóle nie interesuje. I bardzo kurwa, dobrze. Retrospekcję z kolei to zabieg polegający na mieszaniu w chronologii. Bohater jest tu tutaj teraz, czyli na przykład wraca na statku do swojej ojczyzny i nagle w zamyśleniu wspomina na przykład jak pachnie jego żona, którą widział ostatni raz dawno temu, albo jak super pozbawił czyjąś żonę jej męża parę dni temu w trakcie walki. No, czyli właśnie robi sobie retrospekcję. No i właśnie tak prezentuje się epos antyczny, który jest uznawany za wzorcowy. Jego przykłady to oczywiście właśnie Odyseja albo Iliada, ale jest też na przykład Eneida Wyrgiliusza. ale jest większa szansa, że Traficie piorun w trakcie jak wygrasz Ligę Mistrzów, niż że przeczytasz Eneidę. Także zostańmy przy tamtych dwóch i w sumie jest to dość uczciwe, że podstawa programowa też tak robi. Potem z tego wzoru, tego schematu poważnego utworu o ważnych rzeczach, brali i czerpali twórcy każdej epoce. Tworząc na przykład Epos Rycerski, albo uproszczając je celem stworzenia powieści wzorowanych właśnie na Eposie, ale jednak prostszych w odbiorze i opowiadających o jakichś prawdziwych rzeczach, czy bardziej przyziemnych problemach. Najpopularniejsze eposy w historii literatury to Raj Utracony, czy Tadeusz i one wezmą prawie wszystkie cechy z klasycznego Eposu. Trochę zabawiam się tą konwencją, ale podtrzymają tradycję skomplikowanego, ważącego tyle co słoń afrykański i napisanego językiem, nadającym się na galę rozdania nagród, nobla językiem. Jak znasz i ogarniasz te cechy Eposu, które tutaj właśnie wymieniłem, to nieważne, jakie dzieło epickie dostaniesz do rąk. Na przykład opowiadanie czy powieść, zobaczysz, że zawsze będziesz w stanie w jakiś sposób skomentować i odnieść do Iliady, albo nawet po prostu do jej cech. Musisz być twardy bo te utwory były chronologicznie pierwsze, więc to taktycznie rozsądne, żeby je znać, czy rozumieć ich konstrukcję. A teraz chciałbym Ci bardzo podziękować, że oglądasz moje rzeczy. Polecam Ci oglądnięcie na przykład materiału o antyku, czy ogólnie tego, co na tym kanale jest. Jest tego mnóstwo, wszystko jest zrobione dla Ciebie, żebyś stał albo stała się prawdziwym człowiekiem sukcesu. Jeśli chcesz mi się za to jakoś obdzięczyć, to jedna prośba jest tylko taka, żeby pokazać te materiały dalej. No bo, no tak, no taka po prostu prośba. Dzięki wielkie, że jesteś, życzę ci cudownego dnia albo wieczoru. Hej! Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do Ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do Ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.